Pusta, pusta, aż. Aż do środka. Na dole mamy co? Pustą. Później? Aż i? I pusta, gitara. I pytanie do żoniów. Gdzie jest aż? W środku. Nie ma go tutaj. Nie jest również tutaj. I nie ma go tutaj, bo aż już jest tak, na krześle. Jest 27 stycznia, dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy 32 finał Woźb w Dzierżoniowie. Od wieczoru kabaretowego wystąpi kabaret Pan Lee, odbędą się licytacje, a następnie kabaret Paranienormalni. Na tą chwilę deklarujemy kwotę ponad 221 tysięcy złotych. Na tą kwotę złożyły się licytacje z portalu Allegro, ale też bardzo pięknie zagrały placówki oświatowe na terenie Dzierżoniowa, Niemczy i Pieszyc. I tutaj bardzo chciałbym podziękować dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, uczniom, wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego, że ten wynik na tą chwilę jest już tak wysoki. Jak co roku staramy się uatrakcyjnić ten wieczór, aby te kabarety były takie topowe. No i w tym roku kolejny raz nam to się udało, co spowodowało, że jest pełna sala ludzi. Mamy wielkoorkiestrowy sklepik, w którym znajdują się wyprodukowane przez nas gadżety. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Staramy się przez ostatnie 2 miesiące, żeby jak najwięcej pozyskać tych gadżetów. Bardzo się cieszymy, że jest ich aż tyle. Dzisiaj na wieczorze kabaretowym przewidzieliśmy 11 licytacji. I są wśród nich między innymi obrazy. Obraz od 14-letniej Ewy Wielgos. Jest obraz od, śmiało można to powiedzieć, renomowanej malarki Sylwii Morzyło-Basterowicz, mieszkanki Dzierżoniowa, której prace odwiedziły już największe miasta Europy, ale nie tylko. Obraz Romana Mrozowskiego, niezły patent art, nasz bardzo utalentowany dzierżoniowski artysta, więc również obraz od Romana jest. Oprócz tego w czasy od pana Jana Gurazdy, wizyta w Czechach z burmistrzem Dzierżoniowa, u Zbigniewa Czyndlika, najsłynniejszego czeskiego, ale polskiego księdza. Koszulka Wojciecha Szczęsnego z autografem od pani poseł Mrzygłockiej. Zwiedzanie browaru Wielka Sowa połączone z degustacją. Wycieczka do parlamentu od posła Marka Chmielewskiego. Wspólny obiad w Warszawie w restauracji sejmowej. Voucher od Wiki Fashion, sklep butik w zasadzie w Dzierżoniowie. I tutaj doradztwo stylizacyjne Wiktorii. Zwiedzanie manufaktury cydru, prezent od strażaków dzierżoniowskich, czyli spędzenie dnia, całego dnia ze strażakami od porannej odprawy poprzez sprawdzenie i testowanie sprzętu. Licytacje bardzo gorące, licytacje na Allegro dają nam kolejne tysiące praktycznie z każdą godziną. Strasznie się z tego cieszymy, czuć w naszym głosie, ale też zachowaniu ekscytację. Jak każdego roku ja jestem przekonany, że mieszkańcy Dzierżoniowa otworzą swoje portfele, będą chcieli z nami grać. I tym wolontariuszom, którzy przecież od wczesnych godzin porannych będą na ulicach Dzierżoniowa rozdawać te nutki optymizmu i uśmiechu, na to bardzo liczymy i bardzo o to prosimy. Dzisiejszy wieczór niech będzie piękny, liczymy, że naprawdę ten wynik zbiórki znacząco się podniesie po dzisiejszych kabaretach. Bardzo się cieszymy, panie Jędrzej, że pani jest z nami, mnóstwo pieniędzy do wygrania, jak zwykle w naszym teleturnieju, ale może zacznijmy od początku. Pani z zawodu jest modelką. W zakładzie pogrzebowym, adios. Fantastycznie. Panie Jadziu, proszę powiedzieć, na czym polega pani praca? Od 7 do 15 leżę w trumnie w witrynie zakładu. Pozdrawiam moich klientów. I tu, proszę państwa, pojawia się pierwszy moment na tak zwany żart prowadzącego. Panie Jadziu, czyli można powiedzieć, że jest pani jak wino. Też dojrzewa pani w dębinie. Nie rozumiem. Może to i lepiej.